Witam wszystkich bardzo serdecznie i nie sposób podzielić się tą refleksją, że dlatego tak kochamy sobotę, że ona jest przed świątkiem Jema. Sobota jest tak piękna, że chociaż troszeczkę atmosfery nieba wnosi do naszego życia. Śpiewaliśmy pieśń, cudne, wspaniałe jest niebo. I też czytaliśmy tekst, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i na serce ludzkie nie wstąpiło, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Nie ma piękniejszej treści w Piśmie Świętym jak te, które mówią, że Pan Bóg dla swojego ludu przygotował niebo. Przygotował ojczyznę wieczną. Ojczyznę, którą utraciliśmy, a która nam zostanie ponownie dana. To jest nasza tęsknota, nasze marzenie. I jak czytamy Pismo Święte, to w proroczych księgach rzucany jest coraz większy snop światła, jak to niebo będzie wyglądało. Jak będzie nasze zbawienie przebiegać. Zauważcie, że gdy Adam z Ewą otrzymali pierwsze poselstwo od Boga, że nie zostaną odrzuceni, że Pan Bóg zdecydował zbawić człowieka pomimo jego upadku i grzechu, to było takie poselstwo, że się w kilku linijkach zmieściło. Pan Bóg wypowiedział słowa, które wszyscy znamy, że wprowadza nieprzyjaźń między szatana i jego zastępy a człowieka. I że z rodzaju ludzkiego powstanie ktoś, kto rzuci się na tego szatana i w tej walce poniesie obrażenia. Ale obrażenia przyrównane do zranienia w piętę, gdy tymczasem w walce tej szatan zginie. Pierwsze proroctwo, gdybym miał policzyć tutaj w polskim przekładzie, to ma 5 linijek. Ale później rozwija się coraz szerzej ta akcja, ta opowieść, ten wątek i w końcu mamy Księgę Objawienia, ale co więcej, mamy to, z czego jesteśmy dumni. Uważamy, że proroctwo zawsze było w Kościele, że judeochrześcijaństwo się charakteryzuje tym, że ma świętą księgę, która zawiera proroctwo. I Pismo Święte mówi, że ci, którzy oczekują na przyjście Chrystusa, będą to proroctwo mieć stale. Stąd wcale się nie dziwimy temu, że również w Kościele Adwentystów objawił się dar proroctwa. I chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co lubię, co kocham, o moich marzeniach, o moim czytaniu Pisma Świętego i Ducha Proroctwa. Ale rozpocząłbym jeszcze od takiej refleksji. Mój tato bardzo lubiał grać w karty. Ale to bardzo lubiał grać w karty. Nieraz całą noc grał w karty. Poszedł do pracy, przyszedł, a jak się położył, to najzabawniejsze było to, że śniło mu się i nieraz przez sen mu mówi: ja mu re, on mi coś tam. I wymieniał nazwy tych ruchów przy grze w karty. Moja mama tak nie lubiała kart, że gdziekolwiek je zobaczyła, to od razu, to pamiętam ten ruch, otwierała drzwiczki od pieca i karty do pieca. I paliła. Zawsze karty. Doszło do tego, że ja w ogóle kart nie znam. U nas w domu nawet nie wolno było grać w Piotrusia. Ja wiem, że tam jest jakaś dama, król i dziewiątka i dziesiątka. Ale co to jest tak dokładnie, to nie znam się na kartach w ogóle. Ale widziałem, że ci, którzy grają w karty,
zaglądają sobie nieraz, co tam drugi ma w tych kartach, prawda? I każdy trzyma karty tak. Nie tak. Dlatego, że to jest walka, to jest taktyka, to zmierzenie się w jakiejś grze. Pan Bóg nie grał z szatanem, tylko walczył z szatanem. I nie pokazywał kart tak. Całe proroctwo nie zostało przedstawione w raju. Ono się rozwija coraz bardziej. I gdy czytamy Izajasza, no to Izajasz zaczął swoje wieszcze, Boże proroctwa, gdzieś w 8 wieku przed naszą erą. Przepiękne proroctwo księgi Izajasza. Później księga Daniela. Troszeczkę bliżej naszych czasów. Księga Daniela, która wprawiła w zachwyt Isaaca Newtona. Gdyby nie ta księga, to nigdy by ten zagorzały Żyd nie został chrześcijaninem. On jak czytał proroctwo Izajasza, gdy czytał księgę Daniela i tam doszedł do rozdziału 9, to był tym poruszony. Nie 9 rozdział dzisiaj jest treścią mojego kazania, ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg już bardzo wiele powiedział. Pan Bóg określił tak dokładnie, kiedy przyjdzie Mesjasz, że ten wielki fizyk powiedział tak, że gdy się Pan Bóg by o 5 minut pomylił, to nie byłby Bogiem. Ale znowu mija czas, proroctwo coraz więcej się rozszerza i nie tylko, że proroctwo się rozszerza, Pan Bóg objawia tyle, na ile sytuacja pozwala. Do przyjścia Jezusa Chrystusa to wszystko było w symbolach, w zagadce. Pan Bóg w swojej wszechwiedzy powiedział, że tak będzie, ale szatan nie myślał podporządkować się Bożej strategii. Walczył jak lew. Szatan walczył z determinacją niesamowitą, żeby Jezusa Chrystusa zniszczyć. To, co Jezus Chrystus zniósł, to jest niewyobrażalne. Niewyobrażalne. Powinien przegrać wiele razy. Dlatego, że w osamotnieniu od tych, których miał zbawić, z oplutą twarzą. Nie wiem, czy ktoś z was miał kiedyś twarz oplutą. Ale dzieci małe, to nieraz jak się rozwścieczą, to jednemu drugiemu w twarz napluje. O, ja wiem, jak to jest, jak się ma twarz oplutą. Ukoronowany, z szyderczą buławą, król się przyłączył do drwiących, ubrany w szatę, poniewierany, wydrwiony. No i to trwa i trwa i się nasila. Chrystus jest bohaterem. Jest cudny. Miał taką wolę osiągnięcia celu, że wszystko zniósł. Wszystko. Biczowanie, krzyżowanie, wszystko. Pogardę, zdradę, wszystko zniósł. Ale z jeden moment, gdy czytam, to on mnie tak strasznie porusza. Gdy w Getsemane Jezus, natura ludzka Jezusa Chrystusa zaczęła się łamać, tak? I zaczął wołać do Boga, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie. Ale później dodawał, niech się nie dzieje wola moja, ale twoja. I tulił się do tej ziemi, którą stworzył i do tej trawy. I krwawym potem się pocił i znowu wołał, Ojcze, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie. Ale nie jako ja chcę, ale jako Ty. 3 razy
ludzka natura dochodziła do jakiegoś szczytu przerażenia. Bardzo musiał nas ukochać, jeżeli się zdecydował oddać za nas życie. Bardzo musiał nas ukochać. Bardzo. I dlatego, że zwyciężył, to później mamy Księgę Objawienia. Dramat ten, który tutaj czytamy, mówiliśmy, jak to było przerażające, jest chociaż troszeczkę oddany w Księdze Objawienia w 5 rozdziale, gdzie są tak słodkie, kochane słowa, lubię je czytać. One mają w sobie tyle ekspresji, tyle siły i one dają siłę. Więc czytam w Objawieniu w 5 rozdziale, że był zasiadający na tronie i miał księgę i nikt nie mógł otworzyć tej księgi. Nikt. I Jan, rozumiejąc, że to jest coś bardzo ważnego i że jest jakiś taki punkt, taki impas, taka sytuacja bez wyjścia, zaczął płakać. I wołał, a ja bardzo płakałem, mówi Jan. Nikt nie znalazł się, żeby tą księgę otworzyć. I w pewnym momencie anioł mówi, nie bój się, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Więc on patrzy, rozgląda się, szuka tego lwa, a tutaj stoi baranek. To jest najlepsze zobrazowanie tego, że Jezus Chrystus był tak łagodny. Mówię o tym dlatego, że mi tej łagodności brakuje. Był tak łagodny, tak delikatny, a jest powiedziane, był twardy jak skała i nieustępliwy w prawości, w uczciwości, w miłości. Twardy jak skała w czymś tak miękkim. Niesamowite. Dlatego jest powiedziane, to jest lew, on się rozgląda, a tu baranek. I całe niebo wołało, godzien jest wziąć, godzien jest wziąć. I te słowa przepiękne, donośnym głosem, to nie jest tak, że tak sobie mówili, coś tam mówili. Człowiek jak ma silne przekonanie o czymś i chce to wyrazić, to wykrzyczy, wywoła. I wołali, baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I wszyscy złożyli hołd siedzącemu na tronie i barankowi. I dlatego, że ten baranek zwyciężył, i dlatego, że Kościół Boży ma różne dary, nie wątpimy, że Kościół ma różne dary, prawda? Nieraz aż dziw bierze, jakie są dary w zborze. Na pierwszym miejscu, czy w 12 rozdziale Księgi Pierwszych Koryntów, czy w 4 rozdziale Efezjan jest apostołów, ale zawsze tam na szczycie tych darów, tych niesamowitych darów, które Pan Bóg dał Kościołowi, jest jaki dar? Proroctwa. Chciałbym jednak to przeczytać, dlatego że nie każdy może z ufnością odnosić się do tego, co mówię. Więc gdy otworzymy księgę, list do Efezjan, 4 rozdział, czytam od wiersza 11. I on ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami. A gdy czytamy pierwszy list do Koryntian i tam właśnie 12 rozdział, to czytamy właśnie o tym, od 28 wiersza. I tak ustanowił Bóg w Kościele najpierw apostołów, powtórę, proroków. My powinniśmy się cieszyć i szczycić tym, że mamy proroctwo w Kościele.
I jeżeli by to proroctwo zanikło, to my jako adwentyści nic nie znaczymy. Rozumiecie? Nic. Boże poselstwo jest tak zróżnicowane i tak powiązane, tak jak masz krzyżówkę, tam wszystko jest jeden błąd i zaczyna się to sypać. Tak samo Boże poselstwo jest takie, że nie dasz rady nic wyrwać z tego, nic zmienić. To jest związane jedno z drugim. I cieszymy się z tego, że mamy proroctwo bezustannie w chrześcijaństwie. Ono było i również okazało się, że jest w naszym Kościele. Ponieważ czasu mamy mniej, muszę to nieco ograniczyć, ale powiem wam, że całkiem dobrze, bo raz we Wrocławiu miałem nakazanie 7 minut i 7 minut trwało kazanie. Więc dzisiaj mamy nieco więcej, ale kocham Wielki Bój za opisy przyszłych zdarzeń. Dlatego, że Bóg w łasce swojej dał swojemu ludowi taką gwiazdę, która świeci. Gdy czytamy w pierwszym liście Piotra, tam w pierwszym rozdziale, że Słowo Boże jest proroczą księgą i proroczą księgą tak jakby lampą, to my to przyjmujemy. Jest wiele tak zwanych świętych ksiąg na tej ziemi. Ale żadna nie zawiera proroctwa. Proroctwo jest tylko w księgach Starego i Nowego Testamentu. I mamy radę od Pana Boga, abyśmy się tego trzymali jak lampy. Drugi list Piotra 1 i czytam 19. Mamy mocniejszą mowę prorocką, a dobrze zrobicie, jeżeli trzymacie się i trwacie przy niej. Bo to jest lampa, jakby świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zajaśnieje. To jest lampa, która świeci i oświeca. To jest proroctwo. Ja kiedyś do Dębska pojechałem. Jeszcze tutaj przebywając w seminarium, wyjeżdżaliśmy w piątki, aby dotrzeć na sobotę, na nabożeństwo do takich małych grup, jak Grodkowo, Dębsk. I była noc bezksiężycowa. Ja pierwszy raz, ja dwa razy w życiu przekonałem się, co to jest brak światła. Zgasło tutaj na kampusie całe światło w ogóle. I ja wyszedłem w tamtym budynku i zacząłem iść. I trzymam tak ręce, żeby nie wpaść na kogoś. I drzwi były otwarte i dokładnie drzwi mi weszły między ręce. I uderzyłem się tak o te drzwi. To się krwią zalałem. Ja wiem, co to znaczy iść bez światła. A drugi raz do Dębska, jak jechałem, to szedłem przez takie torfowisko. I wydawało mi się, że z lewej strony jest taka ścieżka, która troszeczkę tam świeciła, ale taki byłem niepewny, czy wejść na tą ścieżkę, czy nie. I trzymałem się tej drogi i wiedziałem, że muszę przejść przez taką nizinę, a jak wyjdę już u góry, to braterstwo po lewej stronie mają dom. W sobotę, gdy wracałem, zobaczyłem, że ta ścieżka, która tak podświeciła nieco, to był głęboki rów na 2 metry wypełniony wodą. O, jakie fajne jest światło. Jakie jest cenne światło prorocze. I pozwólcie, że opowiem wam, że będzie wybawienie ludu Bożego kiedyś. Że nie ma piękniejszej nadziei. Że my się nie zbieramy tak, żeby sobie posiedzieć i pogadać, ale nas scala nadzieja. Nadzieja przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo bez tego to ten świat jest potwornym nieporozumieniem. Straszliwym. Że jak Rzymianie nie mieli tej wizji, którą my mamy, to nieraz kładli się w łazience, wyciągali łapki na zewnątrz,
A wcześniej mówili tak, każdą drogę sobie planuje i tą ostatnią też zaplanuje. I przychodził taki spec, przecinał żyłki, muzyczka grała, w wannie były płatki różane, a on sobie odchodził. Bo powiedział, kończy się życie, nienawidzę starości, idę. Nie mieli nadziei, nie mieli wizji. A my mamy wizję przedstawioną w Piśmie Świętym. Jest to cudne. Więc jest powiedziane, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus. W Piśmie Świętym jest w tylu miejscach. Pan Jezus Chrystus mówił tak. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę, przygotuję wam miejsce i przyjdę za się. Jest świadectwo Pana Jezusa Chrystusa. Aniołowie co powiedzieli? Ten Jezus Chrystus, który odszedł, tak przyjdzie. Apostoł Paweł co pisał? Tajemnicę wam, mówi, zwiastuje, że przyjdzie, że ciało zostanie przemienione. Piotr co mówi? Przyjdzie, niebiosa się rozsypią, atomy, ziemia przetopiona będzie. Przyjdzie. I tak każdy mówi, przyjdzie. Jakub mówi, nie gromadźcie bogactwa, bo przyjdzie. Apokalipsa mówi, że przyjdzie. I chciałbym przeczytać o tym, że on przyjdzie. Proroctwo. Boże proroctwo już nie ma teraz żadnych ograniczeń. Najtrudniejsza część planu zbawienia, gdzie się dokonała? Na krzyżu. Tam było najtrudniej. I tam mogło się tak jak ja po ludzku mówię, mogło się nie udać. Ale się udało nie przez nasze ludzkie zasługi, ale przez przeogromną miłość naszego Stworzyciela. Przeogromną miłość do swojego stworzenia. Że nie chciał patrzeć na świat, który będzie jęczał, płakał, gdzie będą choroby, gdzie będą nerki wycinać, nieraz dla targów zabijać ludzi. Ja znam opisy tak okrutnych mordów, że się nie godzi z tego miejsca opowiadać. Co żołnierze amerykańscy robili? W Wietnamie. A co robili Wietnamczycy względem Amerykan? Ci ostatni potrafili do tornistra zapakować bombę i powiedzieć, wyściskaj żołnierza. I ten leciał z tym ładunkiem, a gdy był już przy żołnierzu, to detonowali tą bombę. Znowu żołnierze, tego nie jestem w stanie opowiedzieć, co robili z młodymi osobami. I Chrystus powiedział, że On nie zniesie tego. On nie zniesie. On zmieni ten świat. Nawet ci, którzy nie wierzyli w Boga, powiedzieli, że Chrystus swoim życiem, chociaż tyle na razie, tak zmienił świat, że taki Platon to żył i głosił i głosił. Arystoteles żył i głosił. Sokrates też 70 lat. A Pan Jezus ile głosił? 3,5 roczku. I powiedzieli obiektywnie, ateiści, że te 3,5 roku bardziej zmieniło świat niż nauka wszystkich mędrców minionych pokoleń. Ale on dopiero zmieni świat. I jak jest opisane, jak będzie zmartwychwstanie, to aż mi się serce raduje. Ale jest jeden taki moment. Mam go tak zakreślony i chciałbym go właśnie przeczytać. Wiecie, że będzie taki moment, Pismo Święte o tym pisze, że zstąpi nowa Jerozolima na ziemię. Zniebywałe coś. W liście do Koryntian mamy opisane, w pierwszym liście do Koryntian, właśnie tam chyba między 11 i 13 rozdział w tych obszarach, że Jezus Chrystus całą władzę oddał Ojcu. Powie, ja się tu urodziłem, tutaj będę żył, tutaj jestem no królem. A Bóg Ojciec powie tak, ale ja Ciebie kocham
biorę swoją stolicę i przychodzę do Ciebie. I Nowa Jerozolima na ziemi tutaj będzie. Gdzieś w okolicach, Zachariasz opisuje, Ziemi Świętej się to stanie i może będzie tak, że będzie Pan Jezus mógł powiedzieć tak, moja władza polega na tym, że tam niżej są krople mojej krwi, które z krzyża ścieka. To jest najmocniejszy argument na rzecz władzy. Że ktoś kogoś tak kocha, że krew swoją dał. Znam matkę, która po wojnie sprzedawała swoją krew, żeby dzieci miały co jeść. Można było krew ochotniczo oddać, a mogłaś ją sprzedać. I ona sprzedawała krew i przynosiła bułki, mleko. I te dzieci, jak nieraz rozrabiały, to ta mama mówiła tak, pamiętajcie, że żebyście nie były głodne, to ja krew swoją dawałam. To te dzieci były porażone. To jest najmocniejszy argument. Żeby nas zbawić, nasz Jezus Chrystus oddał swoją krew. To jest Zbawiciel. Ale On też przyjdzie na tą ziemię. Będzie Nowa Jerozolima. W książce Gottka jest taki opis i dochodzi do sytuacji, gdzie nie ma rozstrzygnięcia. Opisane jest raz, że Jerozolima według jednego liczenia może mieć obszar Polski, a drugi raz obszar Europy. No mniejsza z tym, jaki będzie obszar, ale to będzie stolica wszechpotężnego Boga. I wyobraźcie sobie, że w ostatnim momencie proroctwo przedstawia, że szatan będzie chciał targnąć się na ziemię. Właśnie 20 rozdział Apokalipsy opisuje te zdarzenia, jak na mały czas te ludy będą wyzwolone, powstaną ze śmierci i szatan ich porwie przeciwko Bogu na ostatnią straszną bitwę. Z naszego punktu widzenia, bo w wielkim boju przedstawiona jest taka sytuacja, że jak będą się zbroić niewierni, żeby ostatni raz zaatakować i zdobyć Nową Jerozolimę, to Pan Jezus powie, słuchajcie, mamy troszeczkę czasu, może bym wam pokazał, jak teraz Eden wygląda, co? I w obszarze Nowej Jerozolimy będzie ogród Eden. I Pan Bóg będzie pokazywał, to będzie coś tak pięknego, że Stwórca, mistrz piękna, będzie mówił, a popatrz na to drzewo, a na tego motyla, a na ten wodospad, a na ten zarys krajobrazu, zobacz. A my powiemy, piękne, piękne, piękne. A niezbożni będą się przygotowywali, żeby zdobyć tą Jerozolimę. I gdy już będą szli na Nową Jerozolimę, to stanie się to, co ja mam tak grubo zakreślone. I przeczytam wam tych kilka zdań. Wcześniej jest troszeczkę to przedstawione. Nagle Jezus pokazuje się swoim wrogom. Wysoko nad miastem, na jaśniejącym złotem wzniesieniu ustawiony jest wspaniały tron. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Siedzi na nim Syn Boży, otoczony obywatelami swego królestwa. Mocy i wspaniałości Chrystusa nie da się wyrazić żadnymi słowami. Nie opisze ich żadne pióro. Syn otoczony jest majestatem wiecznego Ojca. Blask obecności Bożej wypełnia całe miasto. I teraz tak. Najbliżej tronu Pana Jezusa Chrystusa stoją ci, którzy kiedyś najgorliwiej służyli szatanowi, a wyrwał ich Pan Jezus swoją łaską w ostatniej chwili. Oni będą stali najbliżej Jezusa Chrystusa i będą patrzeli i powiedzieć, zrobiłeś coś niecodziennego. Mnie takiego łachudrę, ostatniego, zbawiłeś i przygarnąłeś i stoję tu przy Tobie, Panie.
Dalej otaczają Jezusa ci, którzy wśród kłamliwego i bałwochwalczego otoczenia rozwinęli doskonały chrześcijański charakter i przestrzegali prawa Bożego, chociaż cały świat chrześcijański je lekceważył. To jest drugi pierścień tych. Patrzcie, jak wysoko Pan Bóg ceni sobie co? Prawość, szlachetność, wartość przyrzeczenia małżeńskiego, wartość jakiegoś godziwego zachowania. Tak wysoko ceni, że powiedział, że drugi pierścień jego przybocznego ludu, gwardii, to będą właśnie z tych ludzi będą się składać. A trzeci, a jest powiedziane tak, za nimi, za tymi dwoma grupami stoją miliony ludzi wszystkich stuleci, którzy dla wiary zginęli męczeńską śmiercią. Ci, których Neron zawijał w skóry i taplał w lepiku, w smole i podpalał ich. Słynne pochodnie Nerona. Ci, którzy ginęli na arenach. Ci, którzy byli prześladowani. Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią. Najbardziej. I w tej chwili, jak my tu siedzimy wygodnie, to kogoś tam mordują, męczą, zabijają, dlatego, że mówi, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jest tu podkreślone, że miliony będzie ty. Wiemy, że miliony. Miliony przez stulecia zostaje wybite. A dalej słuchajcie, co jest napisane. Oprócz nich znajduje się tam tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, ze wszystkich plemion, ludów, języków stali przed tronem. I to wszystko aż wrzało radością. To nie będzie tak, że niebo będzie takie puste, że jeden drugiego będzie wołał, hej, jest tam kto? A za 100 kilometrów się drugi odezwie i mówi, no jestem tu sam jeden. Dla Chrystusa miliony zginęło. A dalej jest powiedziane, tłum nieprzeliczony. A co więcej? A nad tym tronem, nad tym białym tronem, nie krwistym, nie z lwami, z tygrysami. To jest tron łaski. Nad tym tronem pojawi się krzyż, który świadczy o tym, że Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu. Bo to są pewne symbole, które uzmysławiają, jak akcja przebiegała. I co było finalne? Co było najważniejsze? Ofiara dokonana na krzyżu. Nie krzyż! Ofiara dokonana na krzyżu najważniejsza. Chcecie tam być? Ja tam chcę być. Ja tam chcę być. Ale jest jeden taki moment też fatalny w tym całym opisie, że będą jakieś ostatnie łzy. A ja łez nie lubię. Będą jakieś ostatnie łzy. Jak myślicie, co to będą za ostatnie łzy? Nie mówi o tych, co będą płakać za murami Nowej Jerozolimy, ale o tych, co Pan Bóg im odbetrze łzę. Ja myślę, że będzie taki moment, że zrobi się tym wszystkim zebranym smutno. Tak to już jest, że nieraz w najszczęśliwszych chwilach jest taki smutek. Jak myślicie, z czego będą te łzy? Nie mówię o łzach szczęścia. Ale jak znieść to, że może naszych bliskich tam może nie będzie? Ja mam tyle przyjaciół, tak kochanych ludzi. I pomyślałem sobie, jak znaleźć okazję, jak powiedzieć im o Bogu. A jakby oni płakali z tamtej strony,
a ty byś patrzał i by wołali, czemu mi nie powiedziałeś? A gdy tam będą nasi bliscy, już nie mówię jacy, to będzie bolało. Tak samo myślę, że Pan Jezus powie, kiedyś z tym Lucyferem to tak sobie siedzieliśmy, rozmawialiśmy. To był taki kumpel. Ale wiecie, że żywa istota ma ludzka to do siebie, że jeżeli wchodzi w podłość, to ta podłość się nawet w genach wyraża i przeistacza geny. I później nie daj, i później nie dajesz nieskalaną naturę, tylko taką, jaką miałeś. Jeżeli przed poczęciem tych dzieci wystarczająco mocno upodliłeś swoją naturę. Straszne jest to, że i Bóg Ojciec zapłacze. I powie, ta ofiara była dla wszystkich, bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy. Słuchajcie, życzę wam jak najmniej łez. Ale i będą łzy. Wyobrażam sobie, że Adam z Ewą będą stać i będą płakać, a Pan Jezus przyjdzie im otrze łzy. Będą łzy. Ale będzie czas przyjścia Jezusa Chrystusa, zniszczenia grzechu na zawsze. I chcę was serdecznie zaprosić, żebyśmy się tam spotkali przy białym tronie. Wszystkich was zapraszam. Tak samo ci, którzy słuchają nas przez łącza internetowe. My chcemy z wami być. My chcemy tam się spotkać. Nie dajcie, żeby szatan wygrał w waszym życiu. Niech Pan Bóg nas prowadzi zawsze. Amen.